Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken, a to siódmy odcinek z Farming Simulatora 22 serii. Zaczynamy od zera do milionera na mapie No Man's Land. Także zapraszam Cię, drogi widzu, do oglądania, bo dziś no również dużo działania będzie nas czekało. Tak jak mówiłem, moi drodzy, pozwoziłem te palety z naszymi pieczarkami, aby razem z Wami je... Sprzedać, nie chciałem poza, bez Was tego sprzedawać. Uzupełniłem oczywiście tradycyjnie szklarnie w wodę, no bo to już jest taka podstawa. Teraz sobie oczywiście, jak zwykle, przyspieszymy troszkę czas, aby tutaj za dużo nie tracić tego czasu, może nawet na dwójkę damy. I teraz, moi drodzy, więc szklarnie uzupełnione, pewnie będą nam, jak zwykle, na pieczarki produkowały. Drzewka były posadzone w poprzednim odcinku, no pewnie troszkę czasu minie zanim nam urosną. Muszę jak najszybciej te palety sprzątnąć, bo tutaj no nie zauważyłem i mi się postawiło na drzewkach, więc żeby drzewo nie urosło na paletach, to będzie trzeba to zrobić. Coraz bardziej słuchajcie, podoba mi się ta kosiarka, którą też obsługiwałem i tutaj te bele właśnie. Czy one już są kiszonką? No niedługo będą kiszonką, więc niedługo też będziemy mogli się ich pozbyć. Ale moi drodzy, co ja zrobiłem poza odcinkiem? Zrobiłem dwie rzeczy, Robię całem Wam pokazać. Tu na koniec poprzedniego odcinka były wybudowane te cztery cieśle, także zobaczymy, jak będą produkowały. Moi drodzy, wszystkie cztery cieśle, co mogę Wam zresztą też pokazać, mają na full drewna. No prawie na full, bo bez, bez, <laughs> bez jednego litra i dość dużo drewna dostarczyłem do, do tartaku. Tu było chyba, jak dobrze pamiętam, koło 40 paru tysięcy litrów. W tej chwili mamy 200 tysięcy litrów drewna. A skąd to drewno? No, moi drodzy, no to się rozejrzyjcie, zobaczcie. Jest sobie góreczka i to zapowiadałem, że zrobię poza odcinkiem. I tak jak mniej więcej, ta trawa tutaj się nieskoszona zaczyna, specjalnie jej nie kosiłem. Tak zaczyna się mega wycinka. Oczywiście znowu będzie trzeba jeździć. Mulcherem i to jakoś do ładu doprowadzać te wszystkie drzewa, które tu widzicie, te pieńki, to wszystko w kieruny powycinałem. Także zobaczcie ile drzew wyciąłem. To jest naprawdę ogromne połacie. Tu było sporo tych drzew. Zresztą widzicie po pieńkach. No były też takie mniejsze. Były i większe. No niektóre ścinałem specjalnie wyżej, żeby się potem o nie nie zahaczyć. To później najwyżej będziemy naprawiali albo olejem. Bo jeśli to są takie małe drzewka to spoko. tu zauważyłem, że tak jakby się przyjrzeć to tu jest drugi wjazd do tego sklepu. Może nam się kiedyś on przydać. Także... Był on zarośnięty, zbunkrowany, a jest wjazd do sklepu. Więc moi drodzy, pościnałem, ale to nie wszystkie drzewa, słuchajcie, moi drodzy. Tu jeszcze mieliśmy taką wysepkę z drzewami, można powiedzieć, prawda? Była, była, ale zobaczcie, była, a nie ma. Także tak jak tutaj trawa jest, tak drzewka pościnałem, zobaczcie, ile tu jest pięków, ile tu było drzew, dlatego mamy tyle. Tyle drzew w tej chwili w tartaku, mamy w cieśli, to jest ta moja metoda, która no mi się moi drodzy od samego początku sprawdza. Także w razie czego tutaj, gdybyśmy chcieli gdzieś fabrykę yy, tych ubrań budować, to jesteśmy na to gotowi. Przy czym no właśnie, kochani, nie wiem, czy tej wełny jeszcze sobie nie odłożę i się zastanowię, bo nie mam jeszcze do tej fabryki ubrań yy, do końca przekonania, w którym miejscu chciałbym ją budować. No tak jak widzieliście w ostatnich odcinkach że nie miałem kompletnie przekonania do cieśli, bo to faktycznie nie wyglądało. Teraz ta cieśla wydaje mi się super, z tego względu, że tutaj będzie nam wypluwała palety, bo ja na początkowym etapie, tak jak Wam mówiłem, chciałbym jeździć, te palety zbierać samemu i sprzedawać, a nie tam robić automatyczną sprzedaż, bo to nam popsuje zabawę. Przy czym właśnie żeby tak się działo, moi drodzy, o, tu już tam ostatnio nam się trochę coś wybudowało, widzę. Zmieni na przechowywanie jedna paleta powinna już zostać wypluta. A tutaj zmieniłem? Mieniłem, dobrze. Także bardzo fajna sprawa. No i moi drodzy, sytuacja z grzybkami. No na razie wiadomo, je pozbieraliśmy. No i mamy bardzo dużo drewna właśnie w. No jedynie może te wióry, może te wióry właśnie w Tartaku będziemy już robili jako automatyczna sprzedaż. Także no, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Ostatnio właśnie tutaj z, tej, z, tej, z tego kamienia taką drogę zrobiłem. Robiłem to pod koniec odcinka, troszeczkę mam tam minimalnie przyjrzałem się jej i chyba dobrze mi wyszło na odcinku, więc nie, nic nie poprawiałem ostatecznie. Jak widzicie, całkiem fajnie to wygląda. Na razie do tego momentu zobaczymy, jak to dalej tutaj ogarniemy. No i oczywiście kosiłem trawę, no tego chyba Wam nie muszę mówić, no bo chciałem tutaj pokosić tą trawę. Oczywiście widzicie mi się gdzieś tam nieidealnie pozbierało, no to już tam będziemy jeździć zbieraczką, to już tam samo samozbierająca nas zbiera. Natomiast ten silos okazał się dobrym pomysłem, podoba mi się to. I tutaj w silosie mamy, moi drodzy, no prawie 400 tysięcy litrów świeżej trawy, ale skąd woda? Teraz pierwsze, ja tu wody nie dostarczałem widzowie, tylko no może trawa kondycjonowana była po prostu tutaj dostarczana i stąd się wzięła woda, no nie wiem. Nie wiem, to mnie, jak ktoś z was zna odpowiedź na to pytanie, czemu w tym silosie jest rzekomo woda, to chyba, że tak jest fabrycznie, ja o tym po prostu, no, niby jest tam jakaś rura z ziemi, no ale myślałem, że to jest do silosu. No mniejsza o to, moi drodzy, no już nie będę wnikał. W każdym razie jest woda i ciekawe jest to, że tej wody nie dostarczałem. No może ten silos tutaj na tej mapie jest też od razu zbiornikiem na wodę? No to fajnie, fajnie. Wody akurat nam nigdy, nigdy za wiele. Także, moi drodzy, to mamy ogarnięte, więc myślę, że dzisiaj się zajmiemy sprzedażą i chyba od tego w ogóle zaczniemy odcinek, żeby, moi drodzy, sprzedać tutaj te nasze grzybki, pieczareczki. Niech już sobie będą. Od tego odcinek zaczniemy. Ja on oczywiście cały proces sprzedaży jak zwykle przyspieszę. Ale w międzyczasie coś tam wam opowiem ciekawego, bo jakieś plany są konkretne. Przy czym tak, jeśli chodzi o to, tutaj o tą górkę, no to zasadziliśmy, moi drodzy, drzewka, więc no teraz po prostu będziemy musieli cierpliwie czekać, aż one urosną tutaj na razie. Ja wam powiem szczerze, nie wiem ile drzew wyciąłem tą piłą mechaniczną i tak dalej. No nie mam pojęcia. Jakby jestem wytrwały, wiadomo, oj, to mi się chyba tak przestawiła ta przyczepa, i to może być problem, ale zobaczymy, przesuniemy ją kawałek. Także moi drodzy, nie mam zielonego pojęcia, ile ja tych drzew tutaj wyciąłem. No, nie chciałbym strzelać, czy mogło być 100. Mówię oczywiście o tych, które z góry wam pokażę z tej górki. Zobaczcie, tam była cała masa drzew. Możecie sobie porównać to z poprzednim odcinkiem, no i tam też były drzewa, właśnie dla spostrzegawczych. Nie chcę mówić, czy to było 100 drzew, bo jakby nie, nie liczyłem. Nie, nie liczyłem, więc jakby nie umiem tego... No, nie umiem teraz. Teraz to ja nie umiem podłączyć, kurczę, przyczepy. Źle stanąłem. Nie, no, moi drodzy, nie będziemy super siły używać. No, bez przesad. Zrobię to sam. Albo nie zrobię. Dobra, chyba nie zrobię. Przez te palety to tak, kurczę, mi tutaj... Dobra, przestawiłem, widzę ten hak. No trudno, będzie trzeba super siły użyć w wyjątkowych sytuacjach, e, moi drodzy. A, bo tutaj się te, te koła, widzicie, też obracają. No dobra. Widzicie? Tak, to jest no, to, to, to niedziwne, że nie mogłem podłączyć. No bo sobie obrócić, ale fajnie swoją drogą, że, że jest to inaczej zrobione. Także dzisiaj na pewno chcę odpocząć od koszenia trawy. Mówię wam, moi drodzy, szczerze. Koszenia trawy, wycinania drzew. Już mam serdecznie, serdecznie dosyć. Chciałbym pomyśleć. No, przyłącz, kurde, co to się tu psuje? Chciałbym pomyśleć właśnie o tej fabryce, fabryce ubrań, bo jeżeli już tego nie zrobię, no. Jeżeli już słuchajcie, tego nie zrobię, to, 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 to jakby będziemy się troszkę z przypływu potencjalnej gotówki ograniczali, ale tak naprawdę sama wełna też nie jest źle płatna. Jak wam pokazywałem te wszystkie wyliczenia. Dlaczego w co idę? To myślę, że Wam to dość dużo powiedziało. No, sami widzicie, jakie jak opłacalne są tutaj ubrania i że one są, a dobra, biegiemy sobie dookoła. I że one są, słuchajcie, bardziej opłacalne niż chociażby Złoto, to jest w ogóle ciekawe, to jest w ogóle mega ciekawe dla mnie, że tutaj na tej mapie ubrania są, no trudno, przejadę przez drzewka, oczywiście to się nic nie stanie na, na początkowym etapie, tym drzewom się nic nie dzieje, jakby ktoś chciał zapytać, nie moi drodzy, nie, absolutnie nic się drzewkom nie dzieje, chociaż powiem wam szczerze, gdyby faktycznie taki realizm farming wprowadził, że wjeżdżasz w drzewo i ono się niszczy, tak samo jak jeździsz po polu i ono się niszczy, ja bym był, e, ja bym był jak najbardziej, słuchajcie, zda, mi by to się jak najbardziej podobało, no bo by to nie robiłbym na pewno takiej głupoty jak teraz, że tylko bym 10 razy zobaczył, e, zanim te palety zrzucałem, gdzie je zrzucam. Też wbrew pozorom, słuchajcie, tą przyczepką to nie było takie łatwe. Ile zarobiliśmy? 98 tysięcy. No to wynika, że niecałe 500 tysięcy zarobimy na pięciu. Ale tak, zobaczcie ile ja nazbierałem tych pieczarek, nie? Oczywiście to było po tej nocce, w której, w której się nazbierały one nam, bardzo ładnie. No ale no niestety, potem z dwa razy chyba musiałem jeździć do każdej szklarni i uzupełniać wodę naszym Ursuskiem. Przy czym powiem Wam szczerze, tak mi się podoba ten, ta jazda tym Ursusem, żeby uzupełnić wodę, jest dla mnie takim... To jest taki chill, Ja wiem, że mógłbym mieć mocniejszy ciągnik, robić to szybciej, ale jakoś tak mi to sprawia frajdę. Właśnie, musimy dzisiaj zrobić to równanie terenu i to już... Ja to odwlekam, ale powiem Wam szczerze, że w przypadku akurat tam, gdzie są te pieczarki, jak jeżdżę z wodą czy nawet z tą lawetą, to jest to dość... Kłopotliwe, więc yy musimy tam teren wyrównać, żeby można było tam jakoś sprawnie jeździć. Ale ładnie taka kasa. No to już zobaczcie, będziemy mieli 500 tysięcy chyba ponad na koncie. To jest zawsze motywujące, nie? Ja to po prostu tu zrzuciłem. Z tych szklarni, no już nie robiłem tej czynności razem z wami, no bo to już takie powtarzalne. Czy, ojej, to, to, to będzie jeszcze więcej jedna przyczepka. To źle policzyłem, jak, ja, jak to mi to... A, bo mi zebrało trochę z innych, dobra. Nie wiem, cały czas uważam, że tu jeszcze jeden rządek by wszedł yy, tych palet na koniec, ale to już... naprawiła mi się ta przyczepa. Tam update'a zrobiłem, coś mi się musiało przestawić, że, że te palety się tak ostatnio krzywo ustawiały. No czasem coś się tam zdarzy, że odwali. Zresztą wiecie, no, ja też czasem coś odwalam. <laughs> nie mówię, że nie. No moi drodzy sami, widzicie, że czasem mi się zdarzy też coś odwalić. No taki już jestem. Zresztą nawet można by powiedzieć, że bym był chory, jakbym czegoś nie odwalił czasami. Dobra, to już tak wolałbym. Nie mam tak na... Widzicie, nie mam tego autoloada tak włączonego. Znaczy ręcznie go włączam. włączam bo jest mi to wygodniejsze, że mi nie bierze tak jak leci, wiecie, czegoś co jest obok, tylko zdążę się przygotować. Może to i źle, ale... Kończąc oczywiście temat trawy, no bo tak jak mówię, chciałbym temat trawy też zakończyć, no to pewnie jak te bele nam sfermentują, to też je pozbieram. Chociaż no, widzicie na nich tam nie ma jakiegoś, no powiedzmy, złotego interesu, aczkolwiek, no. Mogą również sobie leżeć, mi to tam, wiecie, jakby... Zależy co z fabryką ubrań wymyślę. Ja też nie chciałbym... Wiecie co? Pierwszy raz takie coś, może, może dlatego, że się nie wiem, farminga wkręciłem, to już ty drogi widzu oceń. Lub bo dziewczyny też oglądają. Wiecie, co jest najciekawsze, że jak zaczynałem swoją przygodę na tej mapie pierwszej Elm Craig, tak, to tak jakoś nie miałem skrupułów, żeby, żeby tą mapę przerobić, i tak dalej. A tutaj mi jakoś tej mapy powiem wam szczerze, jest szkoda po prostu niszczyć te, te górki, te tereny gdzieś robią tam na mnie jakiś rodzaj wrażenia i zwyczajnie widzowie jest mi szkoda jakoś tego nie wiem przerabiać. Mówię wam poważnie szkoda mi szkoda mi tutaj jakoś ingerować w ten teren dlatego no dobra no okej okay, zrobiłem sobie drogę żeby była z kamienia no to jest ale to nadal jest mała ingerencja. Chociaż powiem wam szczerze, że tam dalej chciałbym zostawić tą piaszczystą drogę raczej. No to Tak fajnie wygląda, jedziesz po tym ciągnikiem, się tak kurzy za tobą. No takie to jest, wiecie, fajne. Ale jak widzicie, nadal w tej naszej tutaj perspektywie, no prawie 600 tysięcy, pięknie. Nadal, moi drodzy, w tej naszej całej perspektywie jakoś nie szykuje się plan nie wiem, tworzenia pola Jakoś, nie wiem, ja tego mam wrażenie, możecie sami też w komentarzach napisać, ale jakoś mi to nie wiem, niespieszno do tego. Zobaczmy, widzowie. Zobaczmy, chcę sprawdzić jedną rzecz. Jeszcze raz, żeby zrobić przymiarkę. Przymiarka to jest podstawowa rzecz w tym wszystkim, tylko żebym ja się teraz odnalazł, gdzie była ta fabryka ubrań. Tu była. Ona jest strasznie wielka, wiecie? Więc jeżeli miałbym ją tu budować, to jedyny mój warunek byłby taki, tylko że znowu problem, albo tak, ewentualnie tak, żebyśmy tu mieli miejsce na palety. To analogicznie mógłbym tak, ale czy ja bym chciał, słuchajcie, tutaj przy tych owieczkach tą fabrykę ubrań budować? To jest dobre pytanie. Tak, z dwie bym musiał postawić. Wiem, że teraz mam nadzieję, że mi się nie zbuduje. Żeby ona nam po prostu też krajobrazu nie popsuła. Hmm. No i tak trzeba, i tak, bo trzeba. Zobaczmy, ile mamy wełny w ogóle, moi drodzy. Może od tego zacznijmy. A do wełny. O, już tutaj meble widzę, się wypruły. Wiecie co? Do... W ogóle tutaj bym mana sobie kupił. Muszę sobie przemyśleć temat, czy nie lepiej to. Bo jeżeli te cieśle są tu, czy nie lepiej to byłoby tą fabrykę mebli. Jeszcze raz. Tak, widzieli, jak ktoś ogląda moją serię chociażby z, e, z Supermarket Simulatora, to wie, że jestem kombinator, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy e, projektowe. Jak mi się projektowanie załączy, to, 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 to nie ma zmiłuj. Widzieliście na przykładzie cieśli. Uf, 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 uf. Tak, nie, bo się będzie... No wiecie, no można to od biedy zrobić tak. I tu byśmy mieli blisko do dostarczenia, można by odbiedy zrobić tak, to byśmy mieli jeszcze bliżej, tylko wtedy to by musiało być odbicie lustrzane. To znaczy to nie może być odbicie lustrzane, bo to będzie do duszy, tylko musi być tak samo. Tylko ty, czy, znaczy, no tu by mogły sobie stać, tutaj jakiejś tam specjalnej górki nie ma. Jeżeli tak będą rosły, może później za tym drzewa. Ale ja bym to i tak ociupinkę sobie zostawił takiego, wiecie co, pola manewru, żeby tu można było w razie czego zawracać. Ale z drugiej strony też się zastanawiam, bo ja nie wiem, co mi odbije, i, i nie wiem, czy jeszcze jednego pastwiska dla owiec bym tu nie postawił. Znaczy dwóch w sensie. Yy. I tutaj mamy dylemat, moi drodzy. Jak to mamy z wełną? Aha, nic nam się nie naprodukowało od poprzedniego, no przecież był czas zatrzymany. Pu, 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 pu. No tutaj nie wiem czemu one tak jakoś dziwnie to produkują. Bo jedne szybciej, zobaczcie, jedne, jedne, jedne wyprodukowały dwie palety, jedne, jedną, nie wiem, a te były, a, bo te były wcześniej budowane, te później? Nie, no te były później budowane, no to tam ta nie, no to te nie powinny dwóch palet wybudować. Jak to jest? Znaczy, wybudować, wyprodukować. Tutaj, gdzie jesteśmy teraz, to było później budowane, tamte były wcześniejsze. Ja przecież nie sprzedawałem chyba wełny. No widzowie, poprawcie mnie, bo może być tak, że sprzedawałem wełny w odcinku. Może tak być. Skleroza nie boli, co? Kurczę, nie wiem. Tutaj mi się troszeczkę chyba krzywo zbudowało, tak dosłownie o, o, o milimetr. Ale wiecie co? Czy my będziemy się o milimetr szczypali z tym wszystkim? Myślę, że nie. Kurczę, zastanawiam się, czy jeszcze jednej faktycznie tutaj nie dać. I wtedy, moi drodzy. Kto by powiedział, że z drugiej strony za cieślą nie mogłyby sobie stać e, fabryki. Tylko, że nam zasłoni ten widok, bo wiecie co? Ja wiem, że teraz powiecie, że jestem śmieszny, no ale widzowie zobaczcie. Czy to nie. No powiedzcie, czy ja nie mam racji, moi drodzy, chodzimy sobie tu na górkę. Jest górka i zobaczcie, już te cieśle tak średnio wyglądają, ale jak wcześniej. Były te zagrody dla owiec, jak to fajnie wyglądało, no chyba że muszę sobie inną górkę z drugiej strony znaleźć, tylko że tu chyba już nie ma takiej górki. No niby tam jest jakaś, no ale to już nie jest taka fajna ta górka, no. Najwyżej będziemy się, go wiecie, jakbyśmy tak mieli iść tym tropem myślenia i rozumowania, że. Mm, że górka ma być fajna, no to nic byśmy musieli nie zbudować. Wiecie co? I tak między zagrodami zawracać można, bo zobaczcie, tutaj jest miejsce w razie czego zawrócić można. Tak, wpadł mi głupi pomysł teraz do głowy, żeby tutaj. Ale nie, no tak nie będziemy robić. To już odpada. Wiecie co? Zróbmy spontan. Słuchajcie. Ja nie wiem, nie, nie, nie pytajcie mnie jakby absolutnie, dlaczego ja to robię, po co ja to robię, co to ma na celu. Po prostu to robię. Nie wszystko, co robię, musi być, słuchajcie, jakieś, jakieś mądre. Moi drodzy, tylko widzicie, tutaj troszeczkę nam jakby. Hmm. Teraz tylko mogę się płotem sugerować. No słuchajcie, niczym innym się nie mogę sugerować, jak tylko płotem. A wiecie co, będziemy się szczypać. Jak chcemy dużo wełny i chcemy dużo kasy. Ta metoda oczywiście mi się, moi drodzy, sprawdziła. To nie jest jakiś mój teraz, wiecie, wymysł. To już w poprzedniej serii tak robiłem, że tam miałem, nawet jeśli dobrze pamiętam, moi drodzy. No, gdzie są te drzwi? A, tu są. Jeśli dobrze pamiętam, to tam miałem chyba 10 takich zagród i po 5 się przejeżdżało. To teraz wiecie co? To teraz, jeśli jesteśmy tutaj w takim, no, bym powiedział, załuku, to tutaj te fabry, O, i tutaj byśmy na, na dole mogli wybudować. Tylko wiecie co? Nie wiem, czym tutaj jakiegoś przejazdu nie zrobił. Z drugiej strony się zastanawiam, po co. Po co, na co, do czego. Czy jeszcze jeden? Jeżeli chcemy z górki podziwiać, wiecie co. Ile, te... ja nie pamiętam, ile. Nie, dużo kasy nam nie ubyło. Chyba 40 tysięcy kosztuje jedna zagroda dla owiec. Gorzej z owcami. Hmm. Bo ja nie wiem, właśnie, czy bym chciał tam przy tej głównej trasie. O ile. Pewnie będzie docelowo jakaś główna trasa. Ja nie wiem, moi drodzy, czy ja bym tam chciał sobie. Te widoki psuć. Dobra, zróbmy jeszcze jedną przymiarkę. Ja wiem, że widzicie, dużo rzeczy robię na spontanicznie. O, to, to, no, no, i tam by był przejazd wtedy. Tak, to, to już jest totalnie głupie widzowie. Teraz chyba nie, teraz nie mogę, bo, na, na, ale bym się teraz kopał, na sobie bym zbudował, ale by było widzowie, Znowu, już tak ostatnio nie, szklarnie zbudowaliśmy. Słuchajcie, chociaż te szklarnie, to, a, właśnie, jeszcze teren miałem tam wyrównać, no, widzicie, zwierzęta. Owce. Na razie idziemy w owce. Ja też oczywiście temat kur czy krów się na pewno pojawi. Nie powiem Wam, że nie. No dobrze i wiecie co? Jeżeli tak, to tutaj. A nawet jeszcze mniej kosztuje to. Nie wiem dokąd my mamy ten teren, ale tak by musimy się wiecie co przejść, bo ja teraz nie wiem gdzie ja to zbudowałem. Tak, trawę oczywiście widzowie poza odcinkiem zupełnie, no bo to już chyba nie będzie dla Was na tyle interesujące. No powiem wam, że to to tak nawet tu wygląda, ten płotek się jakoś dostosował. To tu jakaś droga by mogła sobie od biedy biec, jakbyśmy taką potrzebę mieli. Tylko czy ja tak daleko bym chciał tą wełnę wozić tu? No odpowiedź brzmi nie. Tym bardziej, że tu jeszcze będę chciał robić wycinkę drzew i te drzewa... No właśnie, gdzie ja będę te drzewa woził? A! Bo te drzewa muszę wozić, moi drodzy. Aha, tędy będę woził drzewa. Dobrze. Wiecie co, na chwilę sobie polećmy jeszcze tu. To teraz tak. Tutaj musimy niestety sobie super siłę użyć, bo nam się teren nie wyrówna. Bo tu jest jedna rzecz, którą trzeba troszeczkę zmienić. Tej górki mi jest oczywiście, moi drodzy, szkoda, natomiast, no jak zauważyliście, pierwsze w sumie takie kształtowanie terenu jako takie zrobimy. Wiecie co? No, bo tu generalnie tu chodzi o to, że. Że tu się Kijowo po prostu wyjeżdża. Ja ten wyjazd tutaj chciałbym mieć chociaż taki na równo. Później możemy to jakoś dalej złagodzić, ale chociaż tutaj tak jak się wyjeżdża, albo nawet niech sobie będzie skarpa, bo to też się słuchajcie, nic nie stanie, jeśli tu sobie będzie skarpa. Bo co to się ma stać? Nic się nie stanie. Teraz to ja coś tutaj chyba chrzanie, ale dobra, to się złagodzi. Słuchajcie. O, będzie od wyżej, i teraz to złagodzimy wszystko. I tu też troszkę nałagodzimy, ale tutaj nie musimy po tej górce jeździć. Przecież może być górka ze, ze skarpą przecież, nie? Kto moi drodzy powiedział, że górka musi być w takiej postaci? Kto powiedział, że tam dalej nie może być skarpa na górce? No, wydaje mi się, że teraz się będzie nam tu lepiej kręciło. Czy to. Czy to z tą przyczepką, zaraz pewnie nam się pieczarki wyprodukują, to będziemy mogli przetestować. A zawsze od biedy górkę możemy sobie jeszcze powiększyć, nie? Wydaje mi w ogóle słuchajcie, nie chcę nic mówić, nie? Bo mnie tu w tym momencie jeszcze bardziej kusi po wycięciu tych drzew, żeby jeszcze dobudować szklarni. Ale to, jeżeli miałbym zrobić to raczej na kwiaty może próbnie. Zresztą nie wiem po co na razie nam te szklarni. Będę tylko potem musiał, kurczę, robotę sobie robię. Będę musiał jeździć i, i dowozić te, te, tę wodę. Dobrze, wiecie co? Chyba jest okej. Okay. Chyba jest okej. Okay. Dobra, wracamy do tematu owieczek. No to jak już kupiłem te, te bajery, no to oczywiście... Aha, i przyczepę jeszcze będę musiał sobie jakąś kupić do zawożenia tego, bo nie, tam mi się bardzo źle jeździ. Wiecie co? Od razu to zrobimy. Jedną inwestycjonę, którą musimy zrobić, to będzie przyczepa do wożenia naszego... Naszej trawy do owieczek i z tego co pamiętam, jak miałem te kaweko, to one nie były takie wysokie i bez problemu mogłem wjeżdżać. To ja miałem, wiecie co, nie tom, a tom zieloną. I ona wysokościowo idealnie pasowała do tej obory. Także ile ona kosztuje? No, 80 tysięcy. 80 tysięcy moi drodzy. No tam czy kolor musimy zmieniać? Nie musimy. Koła też nie musimy, w zasadzie nic nie musimy. Kup. Inwestycjone widzowie, inwestycjone. Dobra, do tego może mocniejszy ciągnik bym sobie wynajął. Znaczy w ogóle generalnie uważam, że mocniejszy ciągnik by mi się na gospodarstwie przydał, ale jeszcze nie wiem, co z tym. Na razie ten może wozić te tę trawkę. No i mamy tu, słuchajcie, zobaczcie, silos i, i będzie się fajnie jechało. Wiecie co? Zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. To już jest takie inwestycjone, bardziej pod mój mój kaprys bym powiedział, ale to wiecie co? Zrobimy sobie na końcu, jak nam kasy zostanie. Bo dzisiaj jak chcę zrobić ten odcinek szybko, sprawnie, tylko skupiając się na tym tutaj działaniu. Tylko zobaczmy jedną rzecz, moi drodzy. Tereny. Tereny. I jak my tu jesteśmy? O, o, wiecie co? Już dla bezpieczeństwa pod te owieczki sobie kupimy jeszcze jeden teren. Kasa się kończy szybko. Słuchajcie. Kasa się kończy. No dobra, no kupiliśmy. Szkoda, że tu jakieś jakiejś innej granicy mi nie pokazuje, bo chciałbym wiedzieć... Ja bym raczej wtedy tutaj tą fabrykę ubrań postawił. Ona by była taka schowana, można by ją zamaskować jakimiś drzewkami. Tam jest też górka. Myślę, że to będzie kapitalny pomysł. Także to bym zrobił. No dobra, zawiozę z wami jedną trawę, pokażę wam. O, 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 już się coś produkuje. Dobra, ja jestem zamotany w tym momencie, bo za dużo rzeczy. Słuchajcie, robię na raz i pierwszy raz się zamotałem to będzie piąta zagroda i od piątej idziemy, od piątej idziemy, w, że tak powiem, wzdłuż i my musimy przede wszystkim zobaczyć ile owce wymagają kasy, bo może się okazać, że cała reszta moich chęci to... Jest, wiecie, tylko to są chęci, a może się okazać, że nam kasy nie starczy. No właśnie, obawiam się, że tylko chyba jedną jeszcze zagrodę uzupełnimy. To wiecie co? Zróbmy tak: do szóstej zagrody dajmy te młode owieczki. One sobie tam szybko urosną. Wiecie, to jest różnica w cenie praktycznie o połowę, nawet więcej, więc ja tu nie chcę. Aż tak szaleć, bo mamy ograniczone środki, moi drodzy, więc. Zrobimy takie machnią i już za dużo machnią nie zrobimy. No dobra, to na razie na razie tak, a te dwie zagrody, a nie. A nie dobra, bo już mamy. To ile my tych zagród już mamy? Czekajcie, bo widzicie, pogubiłem się. Osiem zagród mamy, ły, ale numer. Mamy widzowie już osiem zagród. Dobra, dobra. To moją rolą będzie zawieść tym owieczkom oczywiście yy, trawę której mamy sporo, jak tam o jest kiszonka strawy, proszę bardzo, to ja muszę to pozbierać. Może zrobimy to widzowie, także ja to szybko pozbieram gdzieś tu na jedną kubkę i z wami pojadę to, sprzedać, bo tu nie ma czasu, jeżeli chcemy owieczki kupić, a jak widzimy, inwestycjone porządne poszło i niestety trzeba coś sprzedać, żeby móc żeby móc tutaj zrobić inwestycjone. Także po prostu spotkamy się widzowie za chwilkę, jak ja już to pozbieram, wszystko na tą. Naszą lawetę, bo tu już nawet nie ma co przyspieszać. Pewnie mi to osobiście w czasie realnym, no, z dobre 15 minut zajmie. No, jest to takie żmudne jeżdżenie i zbieranie tych, e, tych beli. no, ale co zrobić? Jak trzeba, to trzeba, jak mus, to mus. Także za chwileczkę się moi drodzy widzimy. Jadę, kochani, z pierwszą partią. No, tak mało wchodzi tylko na tą lawetę, kurczę, ale przypuszczam, że góra jeszcze jedna będzie przyczepka z tego wszystkiego bo za dużo tych beli jednak nie ma. i No ale wiecie, zawsze 80 tysięcy tak około powinniśmy dorobić, czyli chociaż po to, żeby kupić te owieczki. To jest mój cel. Ktoś by mógł tu powiedzieć, przecież no dobra, you can, ale kurczę, ty przecież budujesz te zagrody dla tych owiec i po co to budujesz, skoro nie masz fabryki ubrań? Kochani, odpowiedź jest naprawdę bardzo prosta. A wiecie, jaka to jest odpowiedź? No, chyba nie zgadniecie, więc nie będę was trzymał w niepewności. Ta cisza była celowa, żeby mogli się zastanowić dlaczego. Moi drodzy, widzieliście, w poprzednim odcinku wam pokazywałem, ile płacą za ubrania. Jest to 30 tysięcy. Więc no, jest to więcej niż za złoto. Ja mam tego świadomość, jak już wlecą ubrania, produkcja ubrań to na dwóch, trzech fabrykach, bo tyle bym chciał pewnie wybudować, to już ten rozwój będzie praktycznie gwarantowany, będzie zbyt łatwo. Ja tak sobie chcę to robić stopniowo i oczywiście wielu z Was może to skrytykować. No, bo przecież robimy serię od zera do milionera, ale nie chcę tego zbyt szybko zrobić. Po prostu nie chcę. Chcę się trochę tym pobawić. Tak jak teraz, zobaczcie, muszę pokombinować i z tego jest radość, tak? Że wybudowałem te zagrody dla owiec i nagle się okazuje, że ja nie mam kasy, żeby te owce kupić. I kombinuję, kupuję małe owieczki. One spokojnie nam i tak urosną, więc to jakby nie jest problem. A teraz już chyba wiem, rozgryzłem właśnie przy, przy tej okazji, co wam mówię. Dlaczego w jednej zagrodzie jest więcej wełny, w drugiej mniej? No bo przecież do jednej zagrody dawaliśmy młode owce. No ale to nic, to nic, to właśnie to jest piękne. To już wszystko? A, to, 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 no. no może jeszcze widzicie parę belek, y, tutaj parę beli nam zostanie na no, następny kurs. Dobra, no do, do duszy jest ta przyczepka. Chciałbym coś lepszego. I pewnie też będę do tego dążył. Natomiast, czy będę kupował w tym odcinku tego mana do, do wełny? Odpowiedź brzmi nie. Dlatego, że no, w najgorszym wypadku, na jeden kurs sprzedaży wełny, wykorzystamy tą nędzną przyczepkę, którą teraz używamy, a zrobimy to później, żeby wiecie. Najpierwszym priorytetem jest zdecydowanie, moi drodzy, kupić owieczki. To jest podstawa. O, już się nam pieczarki produkują. Także. Nie, więc odpowiedź moja na to, że właśnie nie chcę tego za szybko, nie? Więc chciałbym pierwszy kurs, zanim nawet wybuduję ym, fabrykę ubrania czy wybudować ją sobie mogę, tak? Ale y, chciałbym pierwszy kurs zrobić również taki, że sprzedam wełnę jako wełnę, a później dopiero będę sprzedawał ubrania. No, po prostu tak bym chciał. Jak sobie wiecie, popawić się z tym, poczuć taki dreszczyk tej. Tej emocji, tej adrenaliny. Troszkę wiecie, tak. No, to czemu mi nie chce? Co za... to, to się tu dzieje? Także to, to jest moja taka odpowiedź na, na, na potencjalne pytania. Wiecie, też siedziałem poza odcinkiem. Ja wiem, z dwie godziny mi to zajęło widzowie. żeby te drzewa tam powycinać tam i tam. Coś tam sobie robiłem oczywiście przy okazji i słuchałem czegoś. Natomiast, no. I mi czas jakoś mijał, natomiast też było to żmudne, tak? I, I wożenie tych drzew do tego tartaku, do tej cieśli, no bo tak, znowu do cieśli pozawoziłem i taką decyzję podjąłem, żeby już te meble się produkowały, zanim tam nam się deski w zapasie wyprodukują. Bo tu taki jest czas przejściowy, widzowie, że tartak w pewnym momencie zacznie nam tyle tych desek produkować, że sam, sam tartak będzie miał nadmiar tych desek, po dostarczeniu do docieśli, więc tylko to musi jakiś tam określony czas minąć. Nie, to się nie dzieje od razu. Dobra, chyba wszystkie, jakby gdzieś tam jedna została, to się nic nie stanie. Także i zobaczcie, też drzewa posadziliśmy, także to też jest taka perspektywa czasowa. Więc my jakby na przyszłość jesteśmy już w jakiś sposób zabezpieczeni. Tym bardziej, że dotarło do mnie, że nie wiem po co ja to pole kupiłem kolejne, no, ale to już może po to, żeby właśnie tam chyba te. Cieśle wybudować. A ja się jeszcze zastanowię. Znaczy nie cieśle, tylko fabryki mebli. Ale ja się jeszcze moi drodzy zastanowię. No, bierz mi to. Dobra, starczy kasy na owieczki? Zobaczmy. E, zobaczmy moi drodzy, czy nam starczy. Była piąta, to teraz szósta. Chyba, nie, w szóste. Aha, dobra, w szóste jest, czyli siódma i ósma. Wiecie co? Oczywiście kupię wszędzie te. te... Kupię wszędzie te młode owieczki. Jakby tak, tak czuję, że będzie dobrze. Dajmy sobie trochę więcej czasu. Nie będzie nam te, tyle tej wełny jeszcze produkowało i to jest celowe, celowe widzowie działanie, żeby po prostu się z tym pobawić. Wszystkie, jak widzicie, na full zapełniam, żebym teoretycznie nie musiał jeszcze coś nam kasy. I widzicie, jeszcze nam coś kasy zostało na zagrodę siódmą i wszystko będzie gitarka. Także ja sobie jakby utrudniam. Robiąc to, robię jakby taki hard level, tak? Nie, że już od razu wiecie, wełna i już fabryka ubrań, bo to już będziemy ustawieni i to nie będzie tej frajdy żadnej z tego. Dobra. Także owieczki mamy. Ja sobie oczywiście, moi drodzy, poza odcinkiem uzupełnię trawę. Może jedną, jedną trawę do jednej o. A bo my przyczepę kupiliśmy. Dobra, widzowie, kupiliśmy przyczepę. Zobaczmy, bo tamta. Samozbierająca niestety jest troszkę nieporęczna. To możemy jeden kursik zrobić do, do owieczek w takim razie. Mm, nie planuję tu dzisiaj chyba nic więcej takiego robić. Dzisiaj takie bardziej na, na, na spokojne na spokoje, no Jezus, spokojne działanie widzę. Ojej, tylko wiecie co. Tak, no to jest przecież przyczepa do traktora, tylko nie wiem, czy do akurat tego. Ja zawsze większym traktorem nie wierzę, żeby to nie chciało się podłączyć. Czekajcie, źle podjeżdżam, czy co? Ej, no jak to? Ja przecież traktorem tą przyczepą jeździłem. Przecież pamiętam fakt, że tamten traktor był wielki, jak. był jeden z tych droższych. No, może będzie trzeba kupić droższy traktor i tak, może. Znaczy kupić. Raczej bym wiecie, co wynajął może. Nagle się coś zmieniło? Ale numer widzowie. przecież rękę bym sobie dał uciąć, że to nie jest na czepa z tego względu, że jeździłem traktorem nią, ale to wygląda jakby to była naczepa. Znaczy tak szczerze nie uśmiecha mi się ciężarówką. To ja źle przyczepę kupiłem? Ale numer. No to teraz będzie ciężko wynająć pewnie nawet traktor. Hmm. Czy jadę manem? Sprawdzę. No to będę musiał to... Yy, będę musiał ten temat przemyśleć, ale nie, nie wiem jak to się stało, słuchajcie. Przecież ja używałem tej przyczepy. Yy, dokładnie tej samej przyczepy używałem na Poprzednim, na poprzedniej mapie miałem pod nią podłączony traktor, chyba że jakaś, nie wiem, aktualizacja weszła, o której nie wiem, i, i zmienili. Widzicie, sam się człowiek czasem w kopie i, i takie błędy też są kosztowne, ale z drugiej strony Wam powiem szczerze, mm, że te wszystkie błędy mm, też sprawiają, że nie jest tak łatwo, bo zobaczcie, niby już tam, dobra, znów no spokowieczki kupiliśmy, a teraz jest problem, żeby je nakarmić. Przy czym no. Ostatecznie problemu nie ma, bo mamy przy tą przyczepę samozbierającą, nie? Ale zdziwię się, jak to się podłączy pod to. Naprawdę się zdziwię. No nie wierzę. Aha. Tak, tak, tak. Średnio Wam powiem szczerze, tym manem. Chociaż ja go używałem do drewna, więc owszem, możemy go użyć, ale powiem Wam szczerze, nie wiem, jak się będzie manewrowało. Wiem, że jedną. A, dobra. Dobra, widzowie. Mi się pomyliły chyba przyczepy, wiecie co? To jedną najwyżej wynajmę. Tak, bo ja miałem taką przyczepę i jeździłem ciężarówką, bo była taka przyczepa, właśnie taka. Słuchajcie, teraz źle wszedłem. Była taka przyczepa, i ja nią jeździłem i woziłem krową jedzenie. I to faktycznie miałem podłączoną ciężarówkę. Widzicie? Tu jest przyczepa. A ja kupiłem naczepę. To nic nie szkodzi, bo ja jeździłem. Chociaż wiecie co? Jak woziłem krową, to teraz mogę mieć jedną i dla owiec, i później dla krów. A ja miałem Tom. Ja miałem Tom. Kupić jej nie kupimy, moi drodzy, ale. Wiecie co, zrobimy? Tylko. Nie, nie mogłem mieć tej, bo tu. No niby jest prawa. Dobra, wiecie co? Wypożyczymy ją. Słuchajcie. Yy, wypożycz. O trudno, 700 euro będziemy w plecy. Dobra, widzicie, tak, tak samo wyglądają, jeśli chodzi o kolory. No to nie wiem, tej bym raczej już nie chciał sprzedawać, bo my ją chyba kupiliśmy, czy wypożyczyliśmy, już teraz sam nie wiem. Manem by się tak źle nie jeździło, moim zdaniem, ale po prostu jestem nauczony jeździć już traktorem, wiecie. A, to już nad nim musimy odłączyć. Jestem nauczony po prostu jeździć traktorem i będzie ciężko mi się przestawić. Człowiek ma jakieś przyzwyczajenia. Widzicie, dobra, pomyliły mi się przyczepy. No trudno. No, jak sami widzicie, są identyczne, a nie zwróciłem uwagi, że przecież no przyczepa powinna mieć hak. No, czasem jak coś człowiek robi szybko, no każdy jakiś tam zawsze błąd popełni. Ale mnie to zawsze kręci, że można jakiś błąd popełnić, i. jest fajnie. Także ja sobie nakarmię te owieczki. Moi drodzy. No, i co wam powiem, co tu jeszcze mam w planach? No, pewnie będę musiał znowu wodę uzupełnić do pieczarek. W następnym odcinku zobaczymy, jak nam się zbierają te pieczarki, teraz po tej, że tak powiem, przebudowie terenu. Tak to zobaczymy. No, i będziemy myśleć, słuchajcie, żeby zbliżyć się do, do budowy tej fabryki ubrań, aczkolwiek, jak widzicie, mi się jakoś nie spieszy. No, myślę, że. Drogi widzu, trzeba by już powoli iść w jakieś pole, bo jeżeli bym chciał na przykład krówki czy coś, no to. Działa? Ok. Dobra, gdzie jest trawa? No, nie ma trawy. Nie mówcie, że ta przyczepa trawy nie. To była świeża trawa. Wszystko jest zero. Nie, no dzisiaj mi ewidentnie. Dobra widzowie, czasami jest tak, jak widzicie, człowiek fej, a jest. Dobra, bo już się wystraszyłem. Słuchajcie, ja już się wystraszyłem, nie że że jakiegoś fejla zaliczyłem dzisiaj, ale są jest tak czasami, że że zdarza się każdemu, że, że się nam pomyli wiele rzeczy albo robimy coś zbyt zbyt szybko, także czasem lepiej robić to w spokoju. Tak, plan na pewno będzie też czyszczenie, ale to wam będę pokazywał już na przebitkach przyspieszone. Czyszczenie zdecydowanie tych pniaków, no bo niezależnie jaką decyzję pod, podejmę, no to nawet jeśli chciałbym robić pole, no to te pniaki zdecydowanie i tak i tak nam tam dość mocno przeszkadzają. No i co? Owieczki już sobie będą wełnę produkowały, ale powiem Wam szczerze, nie mam pomysłu, od czego, jeżeli zrobiłbym pole, to przyznam Wam się, że nie do końca mam pomysł, co chciałbym na tym polu posadzić, co mógłby już robić pracownik. Nie? Najprostszą opcją, no bo jakby będzie używana przez nas trawa, więc najprostszą opcją byłaby trawa. Nie wiem, czemu tyle tam się ładuje tego. Aha, bo ta przyczepa ma jakąś kosmiczną pojemność. Dobrze, dobrze, to super, że... O, widzicie? I ta przyczepa bez problemu przejedzie i tu się nic nie wiesza. Tam się wieszało, po prostu ta przyczepa nie pasowała. Także powiem wam szczerze, że, 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 że w tą trawę by trzeba gdzieś pójść, żeby po prostu pracownik ją kosił, żebyśmy nie musieli się tym martwić, tym bardziej, że sprzęcior mamy. Więc, więc, więc w tą trawę bym chciał Chciał pójść i chyba by trzeba właśnie zrobić pole, pierwsze pole w ogóle chyba powinno być, widzowie, pod trawę, tak szczerze. Pierwsze pole powinno być pod trawę, żeby no jednak tym owieczkom nigdy jedzenia nie zabrakło, nie? Moi drodzy, no bo to jest ta podstawa, żeby nigdy owieczkom się jedzenie nie skończyło, więc ja wolę mieć też w, tej, w tym silosie zapas tej trawy i się o to nie martwić, więc to będzie plan na następny odcinek. Tylko no będę musiał wiadomo, troszeczkę tutaj. Mm, może trochę tam jeszcze skoszę tej trawy, słuchajcie. Nie wiem jak mam teren teraz. Bo chodzi mi o to, żeby oczywiście sprzęt wypożyczyć. Mm, czyli kombajn. No nie będziemy raczej od razu kupowali kombajnu. O, jeszcze za mało tej trawy, widzicie? To nie jest tak, że my du dużo trawy mamy. I tu sobie można fajnie wtedy zrobić nawrotkę. Są to przejazdowe te obory. I taka metoda mi się sprawdza, czy to przy słuchajcie zbieraniu oczywiście wełny, czyli plonów, czy przy karmieniu owieczek. Dla mnie to jest kapitalne, jest to tak wygodne, ale może byśmy sobie na koniec zrobili. Ja wiem, że zmarnuję trochę kasy na to, ale mi też się będzie lepiej jeździło. Drogi widzu, zróbmy pewne machnią. Chyba nam się nie uda jednocześnie ładować i to robić, ale jakby się udało, to byłoby kapitalne. No co jest? wjechałem. No kurde, o taki kawałek się czepiają. No przecież rura jest. Nad, nad przyczepą halo. Bez takich mi tu. Taka precyzja? <grych> jest rura, słuchajcie, nad przyczepą. No jak nie jak tak, kurde, Walduś. Aha, dobra, i teraz nam zapamiętało. Dobra, to teraz może nam się uda. Może, może nic się nie popsuje. Moi drodzy, ostatnią rzecz, którą chciałbym dzisiaj zrobić. Ładuje się? Dobra, ładuje się. Tak po prostu, dla siebie bardziej i. Tylko pytanie, to nie jest to. Teraz, które to było to? Mogłoby być w tym samym kolorze, tylko jest problem mi ten kolor teraz znaleźć. Już nawet nie patrzę, ile to kosztuje. To jest to, dobra. Teraz, czy mi się to uda? Zobaczcie. O, tak. Chciałbym sobie zrobić po prostu. Takie paski. Będzie mi się łatwiej jeździło. Później będziemy to oczywiście, słuchajcie, jakoś tam rzeźbili na razie, to takie jakby sobie drogi zaznaczymy. Patrzcie, że mi to tak średnio wyszło nawet. Nie ma widoczności. Później będziemy to rzeźbili, żeby było równiutko. Wiecie o co chodzi teraz. To to nie ma znaczenia żadnego. Tylko takie sobie chciałem paski zrobić. Nie wiem, ile mnie to tam kosztowało. Pewnie parę tysięcy. Ale trudno i w tych. tych No, i tutaj takie, taka końcówka, właśnie do zawrotki będzie. To jest taki zawsze dla mnie fajny wyznacznik. Tam w środku wtedy w tych, 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 tych naszych. O, też zrobimy. Chociaż tam bym wolał jakimś kamieniem, pewnie to wyłożyć. Pewnie się skończy, że ostatecznie to wszystko wyłożę kamieniem, ale niepowiedziane, niepowiedziane, drogi widzu, zobaczymy, to się wszystko okaże. Pewnie jakieś niedoskonałości są, bo ja to robię tak na szybko, wiecie, tylko tyle, żeby było. I też nie chcę nie wiadomo ile kasy na to tracić. Ale jakoś ta trawa w tym środku mi tak, tak średnio w tych pastwiskach się podoba, jakoś wręcz bym powiedział, że razi po oczach. Także co moi drodzy, ja nakarmię owieczki, no jak wełny na razie nie będziemy zbierali, gdyby w tym czasie, którym tu jeszcze będę być może jedną partię trawy kosić, żeby coś było, bo teraz to już będziemy z trawą na zero, więc tym bardziej jest pilna sprawa, słuchajcie, na przyszły odcinek i to już się sam temat przyszłego odcinka, moi drodzy, sam się ten temat narzucił. Sam się kompletnie ten temat narzucił, aby właśnie w kolejnym odcinku wziąć i porządnie zrobić pole do o to już trochę przesadzam teraz zrobić porządne pole słuchajcie do, do do trawy żeby jednak pracownik mógł kosić, żebyśmy my mogli mieć z tym troszeczkę spokoju i się o to już nie martwić a jednocześnie żeby no, nasze owieczki się nie martwiły czy dostaną jeść one muszą mieć jedzenie, dobra źle to trochę zrobiłem ale Jeździć będziemy, słuchajcie, jak będzie kasa, bo zaraz się okaże, że całą kasę na to wydam. Jak się wkręcę w pieszczenie, bo znowu kwestia projektowania, to u mnie jest taką stroną, że ja zawsze staram się wszystko zawsze zrobić lepiej, fajniej. Ale to najlepiej widzicie w supermarket simulatorze. Chociaż dzisiaj właśnie wrzucałem odcinek i tam dosyć mocno poprojektowałem, ale jestem z tego dumny, więc też chcę robić tak to w farmingu, żeby być po prostu dumnym. No to akurat z tego nie jestem jakoś dumny teraz, no bo tak, no ale na pewno lepiej wygląda niż ta trawa była. No i widzicie, trawy za dużo nie mamy moi drodzy, także no niestety, niestety będę musiał może gdzieś jeszcze poza odcinkiem pozbieram to wszystko, co gdzieś pozostawało. Po tej trawie gdzieś tam cała masa, słuchajcie, pozostawała. Widzicie, jest cała masa kępek, także też pewnie się za zbieranie wezmę. Zobaczymy. No to taką, taką, taki drobiazg chcę zrobić, żeby to uzupełnić po prostu tą trawę. I żebyśmy w przyszłym odcinku mogli no, nakarmić owieczki i wtedy wziąć się na spokojnie za, za pracownika, który miałby to zrobić. No mam nadzieję, że do tego czasu coś nam się tu jeszcze wyprodukuje, co mogłoby nam mocno i znacząco pomóc w wypożyczeniu maszyn. No bo za te pieniądze, które teraz mamy, zdecydowanie, moi drodzy, maszyn nie wypożyczymy. Także czekam, aż się nam też pewnie pieczarki... A... Pieczarki fajnie wyprodukują, urosną i będziemy mogli. zobaczcie, no i dlatego takie ja coś sobie zrobiłem, bo to już jest dla mnie wyznacznik, że wiem, że tu już jest koniec. Bo ja czasami tak na, na ślepo, że tak powiem, jadę i na szybko. widzicie, nie jest doskonale. W środku niestety tam nie, nie wypieściłem tak jak trzeba, ale to tam wiecie, się poprawi, przyjdzie na to czas. Podobają mi się te pastwiska dla owiec w takiej ilości, w takiej formie. Ty, drogi widzu, drogawicko, oczywiście możesz dać znać w komentarzu. Jak się Tobie podoba, czy jest ok. A my się będziemy widzieli w następnym odcinku. Także drogi widzu, gorąca prośba dla Ciebie: zostaw proszę łapkę w górę, komentarz pod filmem. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to też proszę go zasubskrybuj. Pomóż mi dobić 10 tysięcy subów jak najszybciej, bo to się przyda. Ale przede wszystkim Ty nie przegapisz najnowszych odcinków. Zawsze dostaniesz powiadomienie. Także będzie mi bardzo miło, jak klikniesz ten czerwony przycisk pod, yy, pod filmem. Także do zobaczenia moi drodzy, do następnego odcinka, kochani moi drodzy, trzymajcie się, cześć!